Szanowni Państwo, wszyscy zainteresowani wielkim wydarzeniem, precedensowym wydarzeniem, innowatorium w Poznaniu. Już za parę dni dosłownie to wydarzenie będzie zmieniało nie tylko oblicze Poznania, ale też myślę, będzie bardzo istotnym wydarzeniem dla całej Polski naukowej, ale też gospodarczej, bo przedsięwzięcie daje szansę na unikatowe połączenie świata nauki, dorobku, potencjału nauki właśnie ze światem gospodarki. Po pandemii możliwość spotkania się fizycznie, rozmów, stawiania pytań, poruszania wątków wymagających pogłębienia, wymagających umówienia się na kolejne spotkania, to jest ta unikatowość. A ponad 2000 uczestników pokazuje na skalę tego wydarzenia. W tych spotkaniach będzie uczestniczyło ponad 750 pracowników sieci Łukasiewicza. To są inżynierowie, naukowcy, którzy już mają niezwykle unikatowy dorobek, bo ja sam jeszcze rok temu mówiłem o kilkuset wyzwaniach, rozwiązaniu problemów technologicznych, oczekiwań firm. Dzisiaj już ponad 1000 takich wyzwań zostało podjętych, skutecznie zrealizowanych, rozwiązania wdrożone. 350 osób z tego świata biznesu, gospodarki zainteresowanych właśnie tymi kontaktami, duża ilość uczelni. To jest rzeczywiście coś, co pokazuje ogromny potencjał, który tego typu wydarzenia uruchamiają. A potencjał wynikający z połączenia nauki z gospodarką jest wymogiem chwili, wymogiem historycznym, bo potrzebujemy w pilny sposób, ale mądry sposób odbudowywać naszą gospodarkę, konkurować z gospodarką światową w tym wymiarze międzynarodowym, a to, co się dzieje tuż za naszą granicą, wojna, jej okropne skutki już pokazują, że ten potencjał Polski będzie włączony w odbudowę Ukrainy i on powinien być włączony w oparciu właśnie o najlepsze osiągnięcia nauki, o aktywne włączenie się naukowców właśnie w wdrożenia najlepszych z możliwych rozwiązań. Tego potrzebuje Polska, to wpływa na naszą pozycję międzynarodową, ale też poprawia jakość naszego życia. Życzę, żeby w czasie innowatorium w Poznaniu te spotkania, te okoliczności, o których wspomniałem, zmieniały na okoliczności, które wykorzystamy dla dobra Polski, dla dobra naszych sąsiadów i będziemy mieli tą satysfakcję zawodową, a Polska będzie budowała silną, dobrą pozycję polskiej nauki i polskiej gospodarki.